wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, mama Patrycja, tata Piotr. Wielka niespodzianka na dzień mamy. Wcześnie rano Klarę budzą pierwsze promyki słońca. Oj, zapowiada się piękny dzień. Ale zaraz, zaraz. Klara spogląda na kalendarz. 26 maj. Muszę szybko obudzić Kubę. Kuba, Kuba, obudź się. Co się dzieje? Oddaj mi tą kołdrę. Wstawaj, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Jaki dzień? Dzisiaj jest święto naszej mamusi. Dzień mamy. Chodź szybko, mam pomysł. Co chcesz zrobić? Musimy narysować dla mamy laurkę. Potrzebujemy kartkę papieru i kredki. Narysuję dla niej ślicznego kwiatka. Spójrz, jaki piękny kwiatek namalowałam. Bardzo ładny. A ja dorysuję piękne żółte słońce. Jak? Podoba ci się? Super! Jeszcze musimy coś napisać. Dla kochanej mamusi, Klara i Kuba. Świetnie, laurka gotowa. Klaro, mam pomysł. Może zrobimy rodzicom pyszne śniadanie do łóżka. Tak, to jest genialny pomysł. Chodźmy. Gdy dzieci weszły do kuchni, zobaczyły, że ktoś już ich ubiegł. O nie, za późno. Cii. Cześć dzieciaki, nie chcę, żebyście obudzili mamę. Chcę jej zrobić niespodziankę i zanieść jej śniadanie do łóżka. Jak z Klarą chcieliśmy to zrobić? To my chcieliśmy wam zanieść śniadanie do łóżka. Naprawdę? W takim razie trzymajcie. A ja zmykam z powrotem do łóżka. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mamusia. Oj, co za niespodzianka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. To dla ciebie. Zrobiliśmy ją całkiem sami. Jest przepiękna. Dziękuję. A ja mam śniadanie dla was. Wprawdzie nie zrobione przez nas, tylko przez tatusia. Ale prosto z serca. Proszę. Dziękuję, kochani. Jesteście cudowni. Teraz wiersz. Najpierw mówię ja. Małe moje ręce, serduszko gorące. Nikt mnie tak jak mama nie kocha pod słońcem. Kuba, teraz ty. Nie pamiętam. Za twe czułe serce. Za twe czułe serce. Za mądre nakazy. W dniu twojego święta. Dziękuję 100 razy. Przepraszam, ale zapomniało mi się troszkę. To nieważne. Jestem z was dumna. Mamusiu, dzisiaj nie musisz nic zrobić. Ja z Kubą wszystkim się zajmiemy. Tak, dzisiaj jest twoje święto, a tatusia już zna niedługo, więc odpoczywajcie i niczym się nie przejmujcie. O proszę, ja też się załapałem? Super! To co, kochanie, może obejrzymy jakiś serialik? A chętnie! Rodzice zasiedli wygodnie przed telewizorem. Natomiast dzieci postanowiły posprzątać po śniadaniu. Może coś podać? Może coś do picia lub jedzenia sobie życzycie? Kochanie, na co masz ochotę? Niech pomyślę. Może gdzieś wszyscy razem sobie wyskoczymy? Na jakieś lody? Macie ochotę? Bo ja nie ukrywam, że bardzo. Tak, lody, lody, super! Nikt nie zgłasza sprzeciwu, więc w drogę. Cała rodzinka przyjechała pod lodziarnię.
To są najlepsze lody na świecie! Jakie chcecie smaki lodów? Ja chcę śmietankowego! A ja czekoladowego! A ty, kochanie, jakiego sobie życzysz? Ja poproszę waniliowego w polewie czekoladowej. Okej. Dzień dobry, poproszę 4 lody. I jak wam smakują? Są wyśmienite! A będę mógł dokładkę? Proszę, są takie pyszniutkie. Będziesz mógł. Piotr, a co ty tak się zapatrzyłeś w ten telefon? Wiecie co? Moja nawigacja podpowiada mi, że niedaleko znajduje się jakiś nowy plac zabaw. Plac zabaw? Tak, plac zabaw, a obok niego znajduje się cukiernia. Kochanie, może masz ochotę na jakieś pyszne ciasteczko? Oj, kusisz. Najpierw lody, teraz ciasteczko. Chyba nie powinnam tyle jeść. Mamusiu, musisz się zgodzić. Jesteś w ciąży i powinnaś dużo jeść. A co tam? Macie rację. Jedźmy. Wow, jaki super plac zabaw. Jest świetny i jaką ma dużą zjeżdżalnię. Dziękujemy, że nas tu zabraliście. Mamy najukochańszych rodziców na świecie. To jest najlepszy dzień mamy, jaki kiedykolwiek nasza mamusia obchodziła. Super, że wam się podoba. My z mamą pójdziemy po ciasteczko, a wy się tu bawcie. Dobrze, tatusiu. Tylko nie szalejcie zbytnio. Uważajcie na siebie. Będziemy ostrożni. Ja chcę pierwsza zjeżdżać. Wow, jak tu wysoko. Dobrze, że nie mam lęku wysokości. Ale super. Teraz twoja kolej. Uwaga, zjeżdżam. Bardzo mi się tutaj podoba. Chodźmy jeszcze raz. Musimy przychodzić tu częściej. Spójrz tam. Idziemy się pokręcić? Na pewnie, chodźmy. Tylko trzymaj się mocno. Ty też. Tutaj jest super! Chce mi się pić. Idę do rodziców. Idziesz ze mną? Za chwilę przyjdę. Pójdę się jeszcze pochuśtać. Okej, to ja idę. Co tam, kochanie? Chce mi się pić. Czy mogłabym soczek jabłkowy? Dobrze, zaraz ci kupię. A gdzie Kubuś? Kuba poszedł na huśtawkę. Mówił, że zaraz przyjdzie. Proszę. Dla ciebie soczek jabłkowy. Dziękuję, tatusiu. Tu jest naprawdę super. Tylko samemu trochę nudno. Pójdę po Klarę. Gdzie oni są? Nie widzę tu żadnej cukierni. O, jaki fajny sklep. Coraz bardziej mi się tu podoba. Kuba nie mógł się powstrzymać i wszedł do sklepu z zabawkami. Wiecie co? Martwi mnie, że Kubuś został sam na placu zabaw. Może chodźmy już do niego. Typowa mama. Nawet jak nie trzeba, zawsze martwi się o swoje dzieci. Chodźcie! Pokażę wam, jak zjeżdżam na zjeżdżalni. Kuba! Kuba, gdzie się schowałeś? Gdzie on jest? Mówiłaś, że został się huśtać. Nigdzie go nie widzę. Bo został. Nie wiem, gdzie się podział. Spokojnie. Na pewno zaraz przyjdzie. Kuba! Kuba! Halo, jestem tutaj! Gdzie ty się podziewałeś? Martwiłam się. Przepraszam, nie chciałam, żebyś się denerwowała. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Jeszcze jedną? Tak, a właściwie to dla Dziusia. Proszę, to miś dla mojej siostrzyczki.
dzisiaj wszyscy mieli jakieś przyjemności. Lody, plac zabaw, więcej też się należy. Dziękuję, Kubusiu. Bardzo mnie zaskoczyłeś. Super, synu. Jak się urodzi, będzie miała się czym bawić. To był bardzo miły dzień, spędzony w rodzinnym gronie. Dziękuję wam, kochani. To my dziękujemy, mamusiu. A wy, drogie dzieciaczki, pamiętałyście o dniu mamy? Koniecznie złóżcie jej życzenia i pomyślcie o jakimś prezencie. A teraz żegnamy się z wami i zapraszamy na kolejny odcinek. Już niebawem. Do zobaczenia!